Miło mi Państwu przedstawić, a może tego nie powinnam robić, bo Magda Kamińska jest znaną osobą w Zalesiu. Nie tylko znaną, ale także lubianą. A spotykamy się z nią dlatego, że jest ogromnie aktywna. Postanowiliśmy pokazać ją, jej portret, nakreślić słowami jej portret w cyklu Kreatywni Zalesianie. Witaj Magdo. Witam serdecznie. No właśnie, powiedziałam, że jesteś kreatywna. Czy ty się uważasz za kreatywną osobę? Trochę tak. Myślę, że tak, bo mam bardzo dużo pomysłów i staram się je wprowadzać w życie. Konkretnie? Jednym z pomysłów jest prowadzenie stowarzyszenia Razem Lepiej. Od 7 lat, w tym roku już minęło nam 7 lat, odkąd prowadzę to stowarzyszenie. I stowarzyszenie wymaga bardzo dużej kreatywności, ponieważ podopieczni to są osoby w różnym wieku, z różną dysfunkcją. I żeby każdego zainteresować, to jednak ta kreatywność jest niezbędna. Jesteś tam koordynatorem. Cóż to znaczy? Tak, koordynatorem byłam wybrana, jak jeszcze stowarzyszenie nie było stowarzyszeniem, tylko było grupą nieformalną. I wtedy właśnie zostałam powołana jako koordynator. Funkcja koordynatora polega na tym, że organizuje wszelkiego rodzaju wyjazdy, warsztaty, spotkania organizacyjne, integracyjne. Czyli czujesz się na siłach, by być taką organizatorką, takim menadżerem swoistym? Tak, chociaż czasami mam też gorsze dni, czasami myślę, że to już chyba mam dosyć tego wszystkiego. Ale chyba ci się udaje, bo te wyjazdy są, jest teatr. Widziałam ostatnio w Facebooku, że byliście na Mamma Mia, prawda? Tak jest, dokładnie. Udało się to wszystko. Udaje się, tak. Nadal się udaje, cały czas. No dobrze, a druga sfera twojej działalności to redagowanie dwóch gazet. Jednej internetowej, drugiej papierowej, czyli... Przystanek Zalesie, tak, to jest gazeta sołecka. Jestem redaktorem takim raczkującym, bo dopiero od kilku miesięcy. Natomiast Wieści Zaleskie to jest taki newsletter rozsyłany drogą mailową i on chyba już koło 6 lat istnieje, więc dosyć już tutaj prężnie działa. A dlaczego uważasz się za raczkującą redaktorkę? Dlatego, że nigdy nie miałam z tym do czynienia, nigdy nie prowadziłam gazety papierowej, nigdy nie miałam z tym, tak jakby to jest jakby pierwsza taka funkcja moja. I póki co jeszcze zasięgam po porady poprzednich redaktorów naczelnych, jeżeli mam jakieś tam wątpliwości. Ale to trzeba, dlatego że zawsze się od kogoś uczymy i to jest fantastyczne, prawda? Magda, a jakie masz wnioski po tych kilku miesiącach prowadzenia gazety? Jakie są nasze największe problemy tutaj w Zalesiu? Myślę, na początku jak zaczynałam prowadzić gazetę, myślałam, że wszystko jest takie dosyć łatwe, tak? Bo nigdy od zaplecza tego nie znałam. Jak kiedyś zostałam poproszona o napisanie jakiegoś artykułu ze strony Razem Lepiej, oczywiście napisałam, wysłałam i myślałam, że tak naprawdę to jest taka łatwizna. Dzisiaj wiem, że żeby się doprosić jakiś artykuł, to trzeba niestety drążyć, wiercić dziurę w brzuchu w poszczególnych instytucjach i myślę, że największym problemem tutaj to jest właśnie to, żeby zachęcić mieszkańców do pisania tych artykułów, ale bo to jest taki, gazeta jest takim jakby pośrednikiem między Radą Sołecką, Sołtysem, między poszczególnych instytucji, a mieszkańcami Zalesia, żeby ich informować. I myślę, i tutaj też bym chciała właśnie zachęcić wszystkich do pisania. Tak? Dlatego w tym pytaniu był taki pewien klucz, bo kiedy się jest dziennikarzem, to się widzi więcej i się widzi lepiej. Jakie widzisz nasze problemy tu Zalesian, które powinny się znaleźć na łamach gazety, bo ona nie jest tylko informacyjną gazetą. Wiem, że mówiliście ostatnio o tym, że ukradziono bratki albo ktoś jakieś śmieci komuś podrzuca. Czy to takie typowe dla nas? Ciężko powiedzieć mi jest, ale jednym właśnie z kluczowych problemów Zalesia to jest właśnie zaśmiecanie, tak? I myślę, że jesteśmy tu mieszkańcami, to jest nasza mała ojczyzna i powinniśmy o nią dbać, tak? I takie apelowanie do nas, do tego, żeby nie siedzieć tylko na własnej działce, ale też żeby się rozglądać dookoła, żeby dbać o okolice, to myślę, że właśnie ta gazeta jest taką formą przypominajki takiej, tak? O porządkowaniu, o problemach, żebyśmy zwracali na to uwagę. Przypominajka, nie zapominajka bym dodała, prawda? Rada Sołecka to kolejna twoja dziedzina twojej działalności. Jakoś tak wyszło, że poszłam na zebranie jako lokalna patriotka, na zebranie wiejskie, na wybór sołtysa. Wróciłam do domu jako członek Rady Sołeckiej. I co tam robisz?
Właśnie głównie zajmuję się przystankiem Zalesia, chociaż też staram się włączać w różne dyskusje, w organizację ostatnio majówki naszej sołeckiej, także powoli, powoli wdrażam się w temat. I wszystko idzie śpiewająco, bo wszak śpiewasz i to nieźle. Tak, gram, śpiewam od kilku lat, gram na klawiszach już 18 lat, na gitarze 8, śpiewam też już kilka ładnych lat i ogólnie na co dzień zajmuję się zawodową muzyką. No dobrze, mówisz tak ogólnie, pięknie, okrągłymi zdaniami, ja bym chciała konkrety. Kto jest w tym zespole, co gracie i jakie macie jeszcze tam przyszłościowe plany? Zespół powstał spontanicznie. Zaczynałyśmy we dwie z Magdą Stankiewicz, która gra na gitarze i śpiewa ze mną, a w ostatnim czasie poznałam Karola, który fajnie gra też na gitarze i postanowiłyśmy z Magdą go włączyć też do naszego zespołu. Zespół nazywa się Korda. Mieliśmy pierwszy występ właśnie na majówce w Rady Sołeckiej w Klubie Kultury. Co telewizja Zalesie utrwaliła. Tak, było widać. Teraz kolejny występ będzie na Jarmarku Hubertowskim, więc też serdecznie zapraszamy. Śpiewanie coverów to bardzo fajna rzecz jest. Ja lubię słuchać covery w wykonaniu różnych zespołów. A czy macie ambicje stworzenia czegoś własnego? Ja bym bardzo chciała, dlatego że Magda pisze świetne teksty. Ale mam nosa. Nie wiem, czy to się uda, bo wiadomo, że każdy ma jakieś nagonkę, tak, życie codzienne, pracę i tak dalej. Ale być może kiedyś faktycznie stworzymy coś swojego, coś własnego. Jak wygląda twój dzień? Jest bardzo intensywny. Wstaję dość wcześnie, dlatego że od rana zaczynam lekcje z dziećmi. Znaczy z dziećmi. Z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi. A czego uczysz? Uczę grać na klawiszach, gitarze i ukulele. No i uczę też śpiewać. Ukulele to jak Marilyn Monroe trochę, tak, prawda? Tak. Jest tylko blond włosy. Tak, więc urody zaczynam... ci nie brakuje, wiesz. Więc zaczynam dzień lekcjami, więc jest bardzo muzycznie u mnie w domu. Chwila przerwy, później na obiad i tak niestety do wieczorka, znaczy niestety, bo ja się bardzo cieszę, bardzo lubię kontakt z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć bezpośredni kontakt z osobami, żeby każdy dzień mój wyglądał inaczej i trochę do tego doszłam, tak? Bo codziennie widzę się z innymi osobami, śpiewamy coś innego, gramy coś innego, więc każdy dzień jest różny. W międzyczasie znajduję czas na organizację właśnie różnych imprez związanych ze stowarzyszeniem, z wieściami zaleskimi, z przystankiem, więc na wszystko mam czas. Magdo, masz poczucie, czy masz wpływ na Zalesie? Dlatego pytam o poczucie, bo to jest dosyć enigmatyczne, prawda? Czy tak jest w rzeczywistości? My nie wiemy. Robimy coś dla społeczności, no to może po latach się jakoś nam odwdzięczy, prawda? Ale myślę, że się ma jakieś tam poczucie, że się zrobiło coś dobrze. Ja myślę, że prowadząc stowarzyszenie, myślę, że mam jakiś wpływ na te osoby, które uczestniczą w spotkaniach. Te osoby niepełnosprawne, które na początku w ogóle ich nie znałam, pomimo że mieszkały tutaj w Zalesiu od zawsze, jednak siedziały cały czas w domach, tak, zamknięte były. I myślę, że dzięki spotkaniom, dzięki tej integracji te osoby zaczęły istnieć w społeczeństwie, więc jakiś tam procent mojego udziału chyba w tym jest. Otworzyłaś im drzwi do życia. Jakie masz marzenia? Przelecieć się paralotnią. Fantastycznie. Tak, to już któryś rok mi to w głowie krąży cały czas i myślę, że jednak dojdzie do tego. Znając twój upór, sądzę, że dojdzie. Magdo, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Liczę, że wszędzie ci się będzie udawało, chociaż w życiu są i pomyłki, i porażki, bo to naturalne. Ale życzę ci, by ich było jak najmniej i żeby ten uśmiech, który masz niesamowity, przepiękny, towarzyszył ci w każdej chwili i dawał ci poczucie też i własnej wartości i tego, że ludzie tak na ciebie patrzą, jak ty na nich. Też się do ciebie uśmiechają. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie.